Chłopicki, który faktycznie dowodzi polską armią, podejmuje decyzję, aby stoczyć walną bitwę z wojskami rosyjskimi pod Olszynką Grochowską na przedpolach Warszawy. No i rzeczywiście 25 lutego do takiego walnego starcia doszli. Bitwa toczy się ze zmiennym szczęściem. W pewnej sytuacji Polacy są bliscy wygrania, ale dwóch generałów odmówiło wykonania rozkazu Chłopickiego. Generał Łubieński, generał Kruchowiecki. Formalnie mieli rację, no Chłopicki miał prawo rozkazywać. Zanim uzyskano tej samej treści polecenie od Michała Radziwiłła, który formalnie był wodzem naczelnym, sytuacja się zmieniła, że stała się nieaktualna. Jak twierdzą historycy wojskowości, w czasie tej bitwy Olszynkę-Grochowską budzi się Chłopicki. Zaczyna sprawnie dowodzić. Zaczyna prowadzić tych swoich żołnierzy być może do zwycięstwa. Ale w czasie tej bitwy zostaje ciężko ranny. Podobno później, wiele lat po powstaniu, Chłopicki, który mieszkał w Krakowie, miał któregoś dnia powiedzieć do przyjaciela, z którym spacerował, pokazując na kopiec Kościuszki: mogłem mieć większy. Jeżeli ta anegdota jest prawdziwa, to ona pokazuje, że Chłopicki miał potem to poczucie zmarnowanej szansy. Bo bez wątpienia, gdyby Chłopicki poprowadził nas do zwycięstwa w powstaniu listopadowym, z pewnością Polacy by mu usypali kopiec, może nawet nie jeden. No ale stało się inaczej. Bitwa o Olszynkę-Grochowską to najkrwawsza bitwa powstania listopadowego. Najczęściej się mówi, że bitwa jest nierozstrzygnięta. Taktycznie wygrali tą bitwę Rosjanie. Polacy cofają się do Warszawy. Rosjanie zajęli tą kluczową pozycję, czyli Olszynkę-Grochowską. No ale straty rosyjskie były większe niż straty polskie. Polacy stracili 7300 zabitych, Rosjanie 9400 zabitych. Te straty rosyjskie były na tyle duże, a polskie na tyle małe, że Rosjanie nie podjęli nawet próby szturmowania Pragi czy próby dostania się do Warszawy od wschodu. Dybicz podejmuje decyzję, aby maszerować na południe z zamiarem, żeby gdzieś w okolicach Puław sforsować Wisłę i od południa uderzyć na Warszawę. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.